Tadziu, piękny był ten spacer. No. No, a ten twój znajomy to bardzo utalentowany człowiek. No. Słuchajcie, musimy wam opowiedzieć o naszym spotkaniu literackim. Chyba najpierw ja muszę tobie coś opowiedzieć, tylko na osobności. A dlaczego na osobności? Ponieważ uważam, że to sprawa między mną a tobą. Ale ja czuję, że to mnie dotyczy, więc możesz mówić przy mnie. Dobrze. Jak pani chce. Tato? Pani Bożenka nie ma żadnego zalanego mieszkania. Została z niego eksmitowana, bo nie płaciła za rachunki. Co? To prawda. Ja byłam u pani w kamienicy. Pani sąsiadka wszystko mi powiedziała. Tadziu, to jest... Lucynka mówi prawdę. Mnie wyrzucili siłą z mojego domu. Ale dlaczego mi nie powiedziałaś, Bożenko? Bo ja się wstydziłam. No ale cieszę się, że prawda wyszła na jaw, bo ciążyło mi, że nie byłam z tobą szczera. Ciążyło pani, tak? Czyli przyznaje się pani bez bicia, tak? Że nie ma pani gdzie mieszkać. Tak, ale to nie dlatego jestem stadziem, no. Znaczy, ja się w tobie zakochałam. A to, że mogę tu mieszkać, to jest taki dodatek. Dodatek, tak? Taki darmowy dodatek do mężczyzny. Słuchajcie, jak w gazecie, no. Nie, ja bardzo przepraszam, ale ja po prostu pani nie wierzę. Słyszysz to, tato? Tadeusz, ale ty mi chyba wierzysz, nie? No przecież tak nam dobrze ze sobą, no tak się dobrze razem mieszka. Tak, Bożenko, no ja też jestem z tobą bardzo szczęśliwy. Nie, no ja po prostu w to nie wierzę. Lucynko, a ja tobą jestem bardzo rozczarowany. Kiedyś przyjaciele mówili o tobie Greenpeace, a teraz chcesz Bożenkę wyrzucić na bruk? Tato, przecież to jest oszustka! Nie tak cię wychowywałem, córuś. Bardzo mi przykro. Chodź, Bożenko, nie płacz już.